Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moim dzisiejszym gościem będzie Pandas. Panda z pewnością każdy z was już zna, a w dzisiejszym odcinku pokaże nam, jak przekroczyć magiczny próg 600 puszek na brawlerze, który nazywa się Barley. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałem wam przypomnieć, że wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was konkurs na 4000 gemów. Jest do wygrania aż 1000 zł PSC, gdzie wygrywają dwie osoby. Wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu i wykonacie kilka prostych zadań. A mianowicie zafollowujecie nasze Instagramy. Pod ostatnim odcinkiem Zadymiarzy, gdzie odblokowałem dwie nowe postacie, zostawiliście aż 12 tysięcy łapek w górę. Jest to mega wynik, więc dzisiaj za to otworzymy sobie 3 megaboksy. Przypominam, za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem w następnym materiale otwieramy jednego megaboksa. Więc teraz wszyscy klikamy łapeczkę w górę, a jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał po więcej. Gdy wejdziemy w zakładkę sklep, mamy dostępny pakiet złotego tygodnia. Jest super promocja za 50 zł, gdzie dostajemy 2 megaboksy, 170 gemów i 1500 golda. Bez wahania od razu kupujemy tą ofertę. 170 gemów, 1500 golda, megaboks pierwszy. Gold, punkty do Mortisa, punkty do Shelly, punkty do Rosie, do Spike'a, do Colta, dwa bonusy. Event ticket oraz gemy. Kolejny megabox. Monety, punkty do Piperki, punkty do Dynamike'a, punkty do Pam, punkty do Mortisa, punkty do Penny oraz bilety na wydarzenie. Teraz zapraszam was na drugą część odcinka. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda, siemaneczko. Siemka. Mordo, jak udało ci się to osiągnąć, aż tak wysoki wynik pucharków na tej postaci? Grałem na hejście sobie z kolegami. Grałeś na hejście z kolegami. Jeżeli wejdziemy, moi drodzy, teraz szybciutko w tabelę wyników, damy lokalnie Zadymiarze, to jak widzimy, Panda jest numerem 1, 604 pucharki. Za tobą jest Hardcore Triple Gaming, ma 601 pucharków. Coś mi się wydaje, Panda, że tym Barleyem do końca sezonu już chyba grał nie będziesz. No tak, nie będę. Na hejście, jeżeli wygracie, to ile zdobywasz pucharków? Powyżej 600 jest plus 4, a tak to plus 5. Wszystko jasne. Dobra, czyli nie będziesz ryzykował utraty pierwszego miejsca w Polsce na pewno. Teraz, moi drodzy, obejrzymy sobie meczyk, w którym Panda osiąga próg 604 puszek. Okej, lecimy z powtóreczką. Tak, właśnie tutaj mamy team Daryl, Barley i Brock. Kontra. Kontra Brock, Dynamike i Daryl. I Daryl. A, to jest skin Daryla taki. Nawet nie widziałem go nigdy. Tak, to był ten taki na chiński nowy rok. Aha. I na razie, na chwilę obecną, nie można go kupić. Ogólnie. Tak, bo on był ten sezonowy taki. Jasna sprawa. Tak samo jak teraz Nita Shiba jest sezonowa. Nie, Nita Shiba nie jest właśnie sezonowa. Nie jest? Nie. Aha. Myślałem, że też będzie, ale właśnie nie jest. Dobra. Czyli mamy już dwa podstawowe skiny do Nity w takim razie. I to jest tak. Haste, gracie. Tak, haste. I tutaj właśnie Daryl jest dobry, bo przez całe jezioro może sobie przelecieć. A, i dojechać, no. Super, tak, super ja akcja. Tutaj zabiłem Brocka, potem podeszłem tam trochę i ogólnie to się kryłem tak za ścianami i rzucałem, żeby... No widzę właśnie, ten Brock nie może do ciebie podejść w ogóle. Tak, przez to we dwóch musieli do mnie dojść. Aha, i dlatego wtedy nie skupili się po prostu na waszym sejfie, tylko właśnie na ich. Dokładnie. Na swoim. Dobra, jasna sprawa. Ten Dynamike mógł wam tutaj zrobić chyba krzywdę, co? No tak, troszkę tam porobił, ale bardziej myślę, że ten Daryl. Chociaż my tutaj ładnie już obiliśmy, tam zostało 14%. A no faktycznie, no. 14% tylko. Myślałem, że zginiesz od tej bomby przez chwilę. No Dynamike'a. Tutaj tak mało HP każdemu zostało, ale... Tam Brock trochę ich obił. I tutaj mamy tego, Daryl właśnie przez całą długość rzeki, czyli grajcie Darylem, jeżeli macie możliwość, kiedy gracie właśnie tą mapę na haste. No i tutaj no i 1%. Ult dokończył. I twój ult dokończył. Wow, ładna gierka. Teraz, moi drodzy, zagramy sobie duo z Pandą. Panda jest na swoim drugim koncie, na koncie Mała Panda. Ja będę grał dzisiaj sobie Jinem, bo jeszcze nim w sumie nie grałem. Mam tylko 4 puszki na nim. Panda ma 145 na bólu. Będziemy robili taką samą taktykę, jak ostatnio mieliśmy z Yoshim, że ja będę przyciągał, a ból będzie obijał. Okej, moi drodzy, lecimy z meczykiem. Z pewnością będą same Rose'y na mapie, jak to na początku bywa, na niskich pucharkach. Okej, ty góra, ja dół, co? Skrzyneczkę, na razie. Dobra. Potem ja tu mam drugą, to dojdziesz. Dobra.
W sumie też mam drugą, ale są krzaki, nie będę ryzykował, wiesz? Zaram jakaś tam pewnie sfokusuję, ale sobie strzelę pierw taktycznie. Nikogo nie ma, więc tutaj mógłbyś podejść, mi to pomóc zniszczyć. Bo mi szkoda w sumie ammo. Dobra, najsik. Daryl, dobijam ulcika. Przyciągnął, to by było spoko. Na razie dobijam ulta, ucieka. Ucieka. Muszę jeszcze z 3 razy trafić w kogoś, żeby mieć ulta. Tu w tych krzakach na pewno ktoś będzie. No to na bank. Frank u góry. Daryl. Jest ktoś jeszcze. Rosa! Przyciągnij ją. Mam? O, ładnie. Piękna bomba. Dobra, uciekamy na razie. Ja dobijam ulta. No, Franka też można przyciągnąć. Lepiej Franka niż Tarę. Tak, Tara ma bardzo mocny damage na początku. No, raczej na blisko, przepraszam. Czekaj, jest jeszcze Jean. Mam ulcika. Jakbyś się cofnął dawaj, trochę. Ich tutaj. Dawaj Franka. Mam. Dobra, uciekam. Uciekam, dobrze panda idzie, bardzo dobrze idzie. Ten Jean, kurczę, jest tutaj na piątym. Tutaj się nawalają, jak nie wjeżdżam. Mam ulta jak coś. Zabiłem. Mam ulta jak coś, przeciągam! Jean! O kurde, we dwóch żeście się przyciągnęli. Tak, dobrze, mam 10 HP chyba miałem, stary. Co się dzieje, co się dzieje? Ta już Rosa jest na easy. Ale jeszcze przyjęła, łap ją! Idealny duo z pandą. Petarda meczyk. Wow. Super to wyszło. Oby więcej takich meczy z pandą. Naprawdę fajnie to wygląda. Dajcie też znać w komentarzu, czy chcecie, żeby panda często występował w odcinkach. Ja osobiście wolę grać w sumie z kimś, ponieważ akcje są bardziej widowiskowe, jak jest komunikacja głosowa i można właśnie coś fajnego ugrać. Dobra. Ej, naprawdę Jean jest spoko postacią. Fajny ma zasięg, naprawdę mega daleki. No, Jean jest, ma chyba najdalszy, mi się wydaje. Nawet, bo jak się to rozbije, te małe kulki lecą chyba dalej niż... Piperki. Spike'a. A, i Piperki w sumie. Tak, ale atak Spike'a leci już dalej, jak się rozbije, niż Piper. Tak, to nawet nie wiedziałem. Dobra, jeszcze jeden strzał tylko i możemy tego Rico łykać. Tak. Gotowy? By Rosa przed nim nie stała. Go! Dobra. Nie spodziewał się tego w ogóle. Się nie spodziewał tego. Nie spodziewał się tego. Karl i Rosa. Tak. Już podchodzę. Okej, a tam jeszcze jest... Rosa. Przyciągam. O, ładnie. Wow! Ten Rico tutaj zwariował. No, trochę z tym ultem. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj, patrz na to. Czekaj, nie obijaj jej. Co chciałeś zrobić? Chciałem po prostu, żeby Piper podeszła tutaj. No. I ja bym ją tak z krzaka wyszedł, nie? Aha, Frank! Jest. Zdążyłem. Dobra, najsik. No cóż, trzeba ją zostawić, biedaczkę. No, Rosa się zrespiła. Nie! Źle to zrobiłem. Jest. Spaliłem niepotrzebnie ulta. Ajajaj, misklik, moi drodzy. Teraz sobie poczekajmy na tego Franka. Ma ulta, uważaj. Ma ulta? Chyba tak. Nie ma. Nie ma? Dobra, rozwalony. No i... GG. Minek. Easy win. Skoro nam tak dobrze idzie, to jeszcze jeden ciekawy meczek zagramy. A później otworzymy skrzyneczki. Okej, moi drodzy, kolejny meczyk z pandziochą. I ja tutaj idę tam na górę. Dobra, no ja muszę niestety się pomęczyć troszeczkę z tą. Kurczę, gdybym tego Jeana już wyżej, to by na początkowy atak miał znacznie większy atak. Te 1000 tak mało troszeczkę na początku. 1000 bije, aha. Mój na 10 to chyba 1400 mi się. Ała! Aż tak mocno mi tutaj podjechał ten Crow? No, Crow buffa dostał. No właśnie. A i tak był wcześniej dobry. Ulcik, dobra. Ulcik. Rosa. Rosie, widzę.
kurde, same crowy. No widzę właśnie, ciężko, ciężko. Nie wiem za bardzo, gdzie wjechać. Na razie nie wierzaj. Kurde, chciałem właśnie go. Dobra, ten kar w sumie mi nic nie zrobił. Zabiłem go. Dobra, crow tutaj ma lowa, mega. Jeszcze skoczył na ulicę. 17 HP, XD, wow. Mam ulta, więc możemy na początku sobie na spokojnie kogoś tutaj spajka przyciągnąć. No. Chodź, ogórek. Come on, baby. No i po spajku. No, niestety. Niestety, najgorzej. Rosa w krzakach dostała. O kurczę, chcą mnie uwalić. Ale żeś tam podjechał. Ryzykownie. Jest, zabiłem. Mega ryzykownie. Dobra, ja czekam na ciebie, bracie. Nic nie zrobimy teraz. No, jak się zrespię, to możesz od razu przyciągać. No ładnie, ładnie. Mogłeś w sumie poczekać, aż się zrespię, żebym power cube został. Tak, no nie pomyślałem. Aj! Widzisz, za mało gram pary i tak jakoś mi to z głowy wyleciało. No dawaj go, tył krowa! Dobra, wyciągam. Dawaj ją! 1000! Bu, spadaj ode mnie! Hamie ty! Jest. Jaka zadyma! Tu jest Spikel! Przeciągam! Nie trafiłem! Leży! Leży! Ładnie. Już taka mała strefa, nice, nice, ale żeśmy to ugrali, GG, no. GG. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że takie meczyki wam się podobały. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał po więcej. Teraz otworzymy sobie 15 skrzynek niebieskich. Zobaczymy, może coś spadnie, mam nadzieję, że spadną punkty mocy do naszego Gina. Leon wyleci. Leon wyleci. Punkty do Kruka, spoko. Do Rosy, do Bu, 3 gemy. Punkty do Barleya, do Penny, może być. Do Kruka, do Colta i 3 gemy, wow. Znowu 3 gemy. Pam, Piper, super. Barley, Rosa. Coś mi się wydaje, niedługo Rosa podciągniemy wyżej. Shelly, Piper. Penny, Kruk. Bull, Spike. O, do Spike'a dawno nie było niczego. El Primo, Nita. Bu, Poco. Poco, Rosie. I ostatnia skrzynka. Colt, Mortis. Mortisa mogę podnieść już na poziom wyżej. Ok, teraz fioletowa skrzynka. Penny, Piper, Jesse. Oraz 3 gemy. Dobra, ja otworzę sobie jedną skrzyneczkę. Ok. I Rosa. Yes. Rosa spadła? Nice, to GG panda, GG. Nice. Super, super, super. To by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Panda, ja dziękuję tobie za mega fajne gierki, super mi się grało. Nie ma problemu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć. Elo.